Okej, a widzowie, w tym odcinku dzięki uprzejmości Mateusza z serwisu RMX będziemy mogli sprawdzić, jak radzi sobie dwusuwowy model Tamstara w terenie. Siemaneczko, widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj testujemy sobie nowy motocykl, to Tamstar 250 TSN w dwusuwie. Oczywiście mamy przewodnika za kolis, także kurde, ciśniemy sobie lasem, ścieżką elegancką. Podobają mi się takie lasy, jest ścieżka, prosta droga. Pozadupcać można, u nas takich ścieżek nie ma, u nas jest mega krzywo. Kolejny, no i wiadomo, góry. Tutaj jest tak fajnie, płasko. Wow. Ogólnie to wielkie brawa dla niego, bo siada dzisiaj pierwszy raz na motor, ale daje radę. Naprawdę chłop ogarnięty w tych sprawach. Pasuje mu ten sprzęt. Ale kopie. My jesteśmy jakieś 200 km od chaty. Przywieźliśmy pity na przyczepce. Jest trochę późna godzina jak na jazdę, ale ogarniemy na spokojnie. Nienawidzę takiego czegoś. Jedzie cicho z tyłu, ale jak cię wyprzedza, to już jest... Wow. Daję radę. Piasek mam w buzi. Wojtek, gdyby tak wszędzie. Ale daje radę, za dupca, nie? To jest fajne, że można regulować bez śrubokręta i udał też jest ten dodatek, nie? Spoko sprawa. O, oswaja się, dobrze jest. Coś się zaczyna dziać. Dawaj, skacz! O, no i super. Kurde. Tylny hamulec. Lepiej zjedź. Siadaj. Siadaj, tylny hamulec. Na tylnym heblu. Dobrze. To takie górki, to wiesz, hamulec w opór tylny i zjeżdżasz na sprzęgle. Nie puszczaj sprzęgła? Nie. Dawaj na górę. Mówisz? Ładuję jeszcze raz. Teraz ja? Nie ma szans na małych kołach. Kawałek tak będzie mieli, mówię, to lato tu nie byłem, nie? Kurde, teren nie jest zły. Haszczę tam pół biedy, ale tu pokrzywy są. Pokrzywy, kurde! Damy radę! Co? Jest ciężko, ale nie pod względem technicznym. Tylko jest wąsko, trzeba się przedzierać przez krzaki. Nie, dobra, ej, ja też muszę w końcu kiedyś spróbować. I takie nastawienie jest zajebiste. Zejdź i go przepchaj! O! Małe koła jeszcze fix, ale sprzęgła mnie wyregulowane. Dasz radę! Wojtek, ja ci k***a stamtąd nie zjadę. Tylny hamulec zwalniaj.
Ale dobrze było! Tu właśnie brakło paliwa. Tak to jest, wybierać się w teren, mając niespełna 2 litry w baku. Ale zarzucamy rezerwę i ciśniemy ile się da. Ajajaj, nie można sobie przerwy zrobić na siku, bo od razu wołają. Do wody wpadł? Bardzo mokry filtr? On się przewrócił, nie? Do wody. Wpadł do wody. Widzisz, tam starby tych problemów nie miał. No, nie. Zaraz go załapię. O! Duma zajebisty. Być piachem czymkolwiek od razu bez sprzęgła, 2, 3, 4, 5, 6 lej gazu. Wrzuciłem sobie tam tak na wolnych obrotach. W ogóle elastyczny ten silnik jest taki, że dwójka, czwórka wolnymi obrotami też można iść. Dobrze idzie. Tobie kurwa patrzy jak się dorobiłeś, tak ty kurwa zarabia pieniądze. Co za świr. Mi się podoba ten sprzęt. Taka detetka podrasowana. Dwójka, jedynka bez znaczenia. To ma taki zajebisty dół. Widzowie, ja sobie takiego muszę sprawić. Tu jest tak zajebisty dół, widzowie. Ja wam mogę to zaprezentować. Patrzcie, jedynka. Dół. Dwójka. Ma dół. Trójka. Ma dół. Jeszcze ma dół się rozpędzać. Czwórka. Czwórka można jeszcze pyrkać na tych obrotach co na jedynce. Piątka. O, piątka nawet pyrka na wolnych obrotach. Ja pierdzielę. A szóstkę, ma to szóstkę? O, ma szóstkę, ja. Ale ja tu szóstkę wbiłem. Zobaczcie, jadę 25 na godzinę i wbiłem mu szóstkę. To jest po prostu coś niesamowitego, że to ma tak mocny dół. Jak kosztuje, kurde, dwa, o ile nie trzy razy mniej niż KTM. 22 tysiące i macie nówka sztukę, tam stara 250 busuwia. Poezja, poezja. Dobra, my tu mamy kręcić, tutaj. Co tam? Co? Nie słyszę. Nie słyszę cię, kolego. Tutaj? Dawaj. Zmierzymy się, beta kontra Tamstar. Nie wiem, czy z jedynki go puszczać? Nie. Czekaj! Dobra! Wyjebie się, wyjebie się, nie wyjebie. Nie no, w polu wyścig robić to nie jest rosa. A to 250, 300. Ale i tak dużo nie odstawał ten Tamst. No leciutko lepiej, przyznam ci rację, ale jakbym miał czwórkę, to bym cię wyjeb... Nie no, ja tu boję się odkręcać. To nie mój sprzęt. Jeszcze nic nie widzę, tak mi tą drogę kurwa. Nic nie widzę. Dobra, teraz widzę. Paliwo! Szukamy butelki. No tak swoją drogą, niedługo swoją premierę mają nowe modele o pojemności 300 cm sześciennych, także dajcie znaka w komentarzu, czy chcielibyście również zobaczyć, jak się sprawują, a być może też sprawdzimy je w boju. Ale może tym razem zaczniemy z samego rana. Pozdro mordeczki i do następnego za tydzień. Siemano. Ajajaj! Siadaj! Nie,
Rozpędź, ja cię pchnę za podnóżek!